Szanowni Państwo, niezmiernie przyjemnie mi Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan dr Bartłomiej Sipiński. Witam pana doktora bardzo serdecznie. Pan doktor jest filozofem dialogu, eseistą, ale także etykiem. Wykładał pan doktor m.in. ostatnio w Austrii, ale także w Chinach, Irlandii, Finlandii. Wiem także, że pan doktor wybiera się wkrótce do Stanów Zjednoczonych. Pan doktor jest także członkiem PEN Klubu, ponadto mówi płynnie po włosku, angielsku i francusku. Dzisiaj pan doktor przyjechał do nas ze swoją ostatnią książką, która nosi tytuł Historia osoby. Są to eseje zebrane, o której za chwilę nam pan doktor opowie. Oddaję panu głos. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie. Dziękuję Panu również za introdukcję. No i mam przyjemność przedstawić Państwu moją najnowszą publikację tegoroczną, która jest, powiedziałbym, kontynuacją moich dotychczasowych prac poświęconych właśnie filozofii dialogu i perspektywy komunikacji międzyosobowej, a także i międzykulturowej. Otóż książka, która nosi tytuł Historia osoby, to zbiór esejów, które pisałem, przyznam szczerze, na przestrzeni dosyć długiego okresu, ponieważ wszystko zaczęło się w momencie, kiedy pracowałem nad swoją pierwszą książką poświęconą problematyce podmiotowości. Kim jest właściwie podmiotowość? No i w jaki sposób podmiotowość jest wyrażana. Druga z książek, która była również, powiedziałbym, na którą również pracowałem w tym samym czasie, kiedy powstawały mniejsze eseje publikowane na łamach różnych czasopism polskich, ale też zagranicznych, to książka nosząca tytuł Dialog. No i wówczas właśnie podejmowałem problem dialogu jako tegoż dialogu międzyosobowego już. Powiem, tak naprawdę nie możemy chyba mówić o dialogu cywilizacji, nie możemy mówić o dialogu narodów, nie możemy mówić o dialogu całych społeczności. Tak naprawdę każdy dialog zaczyna się i kończy na relacji osobowej, na relacji, która jest najbardziej podstawową. Zawsze spotykamy przedstawiciela danej cywilizacji, tak się często o niej mówi, ale też i spotkamy przede wszystkim osobę, tego kogoś, kogo uważamy za wartość największą. Wtedy też możemy mówić o dialogu. Dialogoi, pomiędzy słowami, jak mawiali starożytni Grecy. No i właśnie w tym kontekście dialog jest tym spotkaniem wartości pierwszej i najbardziej podstawowej. I taki też tytuł nosi pierwszy z esejów, który znajduje się w niniejszym zbiorze. Ale zanim przejdę do wspomnienia o tak naprawdę kilku perspektywach w niniejszym eseju rozpisanych, chciałem podać Państwu takie swoiste motto, które towarzyszyć będzie wszystkim tekstom w tej książce zebranym. Motto jest następujące. Oto świadomość. Jej granicami zdaje się być nicość. Kim jest świadomość? Każdy pewnie w swoim sposobie myślenia zawsze uważa siebie za świadomość. Jestem świadom własnego siebie, powiedział już Kartezjusz. Myślę, a zatem jestem. Ale tak naprawdę, kim jesteśmy? I właśnie te eseje mają dawać odpowiedź na pytanie o to, kim jesteśmy jako osoby, kim jesteśmy w tych wszystkich momentach spotkań, kim jesteśmy, kiedy spotykamy się między sobą i tworzymy nową zupełnie przestrzeń, przestrzeń, która jest już przestrzenią dialogową. Pierwszy z esejów, jeden ze starszych, który już znalazł się na samym początku też niniejszego zbioru, nosi tytuł Wartość pierwsza. Na gruncie personalizmu i filozofii dialogu mówi się, że
wartością pierwszą, inicjującą wszystkie wartości, z jakimi mamy do czynienia. Niezależnie od tego, czy są to wartości ekonomiczne, polityczne, czy uważamy za wartości społeczne, zawsze stają się one wartościami dzięki osobie, dzięki temu komuś, kto jest podmiotowością danych wartości. W gruncie rzeczy nie moglibyśmy przecież mówić o wartościach, gdyby nie było tej wartości, dla których te wartości istnieją. To są najbardziej podstawowe formy aksjologizacji, czyli wartościowania świata. Właśnie spojrzenie z własnej perspektywy, z perspektywy własnej świadomości. No i tutaj pojawia się ten kontekst osoby ludzkiej, bądź też, jak mówiono w teologii jeszcze w czasach średniowiecza, osoby Boga. Bóg jest tym wzorem dla istnienia osobowego, ale też i w czasach współczesnych, kiedy tak naprawdę inaczej już spoglądamy na problem środowiska naturalnego, pojęciem osoby określają też niektórzy świat zwierzęcy, z którego wywodzą się takie postaci, można powiedzieć, jak delfin czy szympans. Mając świadomość siebie, również te zwierzęta mają charakter osobowy, ponieważ mają też i własne intencje. Świadomość, która tak naprawdę, powiedziałby Kartezjusz, pędzi przed siebie i nie ma żadnych ograniczeń, jest nie tylko świadomością siebie, bo świadomością siebie będąc tylko i wyłącznie byłaby tak naprawdę tylko strumieniem spojrzenia na świat. Tak jak światło, które pada tutaj na każdego z nas, najbardziej na mnie, to tak naprawdę pędzący strumień, który w zasadzie nie podejmuje żadnej refleksji nad sobą. Refleksja nad sobą pojawia się dopiero wówczas, kiedy podejmujemy ją w momencie spotkania. Bo wtedy spotykamy tę wartość równoległą nam samym. I to jest druga wartość osobowa. Wtedy, mając świadomość kogoś innego, jego tej wartości osobowej, poznajemy również źródła własnej wartości. Dlatego pozwoliłem sobie ten esej umieścić na samym początku, bo on tak naprawdę mówi o tym, kim jest wartość osobowa. Od czego się wszystko zaczyna. I teraz mogę Państwu powiedzieć właściwie, dlaczego książka ta nosi taki przewrotny dosyć tytuł Historia osoby. Przyznam szczerze, że wydawca, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, no, wyraził pewien opór w stosunku do takiego tytułu. No bo historia osoby, no to tak naprawdę nie za bardzo jak to sugerowali, logicznie złożony tytuł. No bo historia to musi być historia już konkretna, jakiegoś konkretu, jakiejś perspektywy, która tak naprawdę jest namacalna, no a osoba to ta pielęgnowana od już wielu dziesięcioleci na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wartość najwyższa. Zatem jak możemy mówić o historii tej wartości? Ona jest stałą, ona się nie zmienia. Ona cały czas tkwi w tym samym miejscu, na tym piedestale wartości jako takich. Tak jak Państwu przed chwilką miałem okazję o tym opowiedzieć. Od osoby wszystko się zaczyna i do osoby też wszystko zmierza. No ale jeżeli możemy mówić o tym, że sobie uświadamiamy tę wartość, tak jak opisuje to pierwszy z esejów, który ze mnie tutaj umieszczony, dlatego też jest właśnie umieszczony na początku, no to my do tej wartości musimy jakoś dojrzeć. Dojrzeć w takim kontekście, w jakim wchodzimy w konkretne relacje z poszczególnymi osobami. Wtedy uświadamiamy sobie tak naprawdę, kim jesteśmy. Odwołując się do dialogowej zasady filozofa żydowskiego, nurtu hasyckiego z przełomu XIX-XX wieku, Martina Bubera, tak naprawdę o naszym ja możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy świadomość ty. No bo po co mi ja, mówi Buber, skoro nie ma ty? Dla kogo to ja? No przecież sam do siebie ja nie będę mówił. Potrzebuję jakiegoś ty, wobec kogoś ja będę tym ja. I ta właśnie wartość pierwsza, poznawana w tym
subtelnym, ale i zarazem niepowtarzalnym spotkaniu daje nam do zrozumienia, kim jesteśmy. To transcendencja, powie Immanuel Kant. A z naszej perspektywy, takiej codziennej, możemy powiedzieć, że to uświadomienie sobie tego, w jaki sposób ktoś jest nam bliski. Kim jest ten ktoś? Bo nie wyobrażamy sobie świata bez bliskiej nam osoby. Bez żony, bez rodziców, bez dzieci. No a tak naprawdę, kiedy podejmujemy nad tym refleksję, to tylko i wyłącznie wówczas, kiedy jesteśmy w relacji bezpośredniej, intencjonalnej relacji wobec tych osób. I wtedy uświadamiamy sobie, że nasze życie jest tyle warte, ile dobro tych bliskich nam osób. I dlatego drugi z esejów, które umieściłem tutaj w niniejszym zbiorze, nosi duch spojrzenie w duszę. Bo odkrycie wartości pierwszej jest, jak mówi Emmanuel Levinas, epifanią podmiotowości drugiego człowieka, epifanią twarzy. Bo twarz, moi drodzy Państwo, jest czymś metafizycznym. Nie chodzi o twarz w znaczeniu materialnym. Oczy, nos, usta, czoło, to tak naprawdę tylko i wyłącznie pewien element materii. Kiedy sięgniemy naszą pamięcią do bliskiej nam osoby, która już nie jest obecna tutaj, właściwie nie istnieje w takim, można powiedzieć, materialny sposób, odeszła do innego świata, no i jest tylko obecna tak naprawdę wciąż z nami, no to wyobrażamy sobie jej twarz. I ta twarz ma różny wymiar. To jest właśnie epifania twarzy, objawienie się twarzy innej osoby. Kiedy myślimy o dawno już, można powiedzieć, o osobie, która dawno już nas opuściła, no to wyobrażamy sobie jej twarz jako pewien taki wizerunek wyidealizowany na swój sposób, ale zarazem ten prawdziwy, bo taka jest twarz bliskiej nam osoby. Ale kiedy na przykład jesteśmy też w relacji z drugim człowiekiem i przez tą chwilę nie mamy materialnego do niej dostępu, a ta osoba jest dla nas bardzo ważna, to kiedy pomyślimy o dzieciach, o rodzicach, o współmałżonku czy małżonce, no to wtedy też wyobrażamy sobie twarz tej osoby. I ta twarz jest tym metafizycznym właśnie wizerunkiem, który przychodzi. To jest spojrzenie w duszę, mówi Levinas, francuski filozof litewskiego pochodzenia. To jest spojrzenie w głębię, której nie widać tak na co dzień. To jest ta głębia, która czyni nas samych tym, kim jesteśmy. Bo jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki otoczeniu, w jakim się znajdujemy. Dlatego właśnie to może stanowić pewnego rodzaju podstawę pod etykę. Etykę, którą można by nazwać etyką personalizmu, czyli filozofii osoby. Bo personalizm jest właśnie filozofią osoby. Zasady personalizmu wykładałem wówczas na Uniwersytecie Laterańskim, precyzyjnie rzecz ujmując, personalizmu Karola Wojtyły. No i właśnie etyka personalizmu to ta etyka, która nie jest taką zwyczajną etyką, z którą mamy na co dzień do czynienia. To ta etyka również metafizyczna. To ta etyka, która jest głębsza niż tylko postrzeganie takich prostych, zwyczajnych wartości. To etyka, która byłaby szacunkiem i zachowaniem godności tej drugiej osoby. Bo tylko wtedy, szanując tę drugą osobę, to mówi zarówno Karol Wojtyła, Levinas, czy wspomniany prawie Buber. Ale powie to też Immanuel Kant znacznie wcześniej. To spojrzenie w duszę jest właśnie niejako otwarciem tych wrót etyki, która będzie etyką niesprowadzaną do jakiejkolwiek wartości materialnych. I tutaj pojawia się sens stwierdzeń: oddać za kogoś życie, poświęcić się dla kogoś, umrzeć z miłości. Tutaj wtedy możemy mówić tak naprawdę o tym, że te wartości są znacznie głębsze niż ten potoczny świat materialny, z jakim się spotykamy. On jest tylko chwilą, moi drodzy Państwo. Tak sugerują filozofowie, którymi się zajmuję. Że to tylko taki moment, takie okamgnienie. A te wartości, takie jak pojęcie osoby, pojęcie dobra czy dialog, to wartości, które są nieprzemijające i one trwają cały czas, są obecne. Tak jak i ta relacja
z kimś, kto dawno temu odszedł z tego świata. Kogo już nie ma materialnie, ale jest cały czas obecny w sposób intencjonalny. No i tutaj dochodzimy do kolejnego eseju, który nosi tytuł Spotykając Słowo. Kim jest właściwie Słowo? Można by zapytać, bo na pewno nie czym. Słowo to ktoś. W jednej z moich książek opisałem perypetię podmiotowości we współczesnej filozofii, ze szczególnym naciskiem na filozofię francuską. No i właśnie podmiotowość jako taka to jest istnienie poza wszelkim przedmiotem, nawet bardziej niż istnienie, jak mówi Jean-Luc Marion. To jest perspektywa, która jest niesprowadzalna do czegokolwiek, co materialne, co przedmiotowe, co przemijające. To tak jak platońska idea, to jest, można by było powiedzieć, obecność sama w sobie. No i zatem, jeżeli podmiotowość jest tym darem, który możemy ofiarować komuś innemu, no to podmiotowość będzie też słowem. Słowem, które wypowiadamy. Bo słowo wypowiadane to każda nasza intencja. Wszystko jest tak naprawdę słowem, jeżeli weźmiemy pod uwagę pewien filozoficzny punkt widzenia. To, że Państwo tutaj przyszli dzisiaj, jest słowem z Państwa strony. Słowem, które możemy rozumieć jako wyraz, można powiedzieć, przyjacielskiego spotkania z autorem pewnej książki. Tym jest właśnie słowo. I słowo jest wszystkim tak naprawdę. Słowo w tym kontekście jest nie tylko słowem werbalnie jakoś wyrażonym. Słowo to każdy nasz gest, to każda nasza intencja, która, jakbyśmy to mogli powiedzieć w takiej perspektywie, no dość przyziemnej. Słowo to intencja, która ujrzy światło dzienne. To wszystko to, co wychodzi z naszej podmiotowości. A zatem spotykając kogoś, tę wartość pierwszą, spotykając czyjąś duszę, bo w nią możemy spojrzeć, spotykamy też i słowo, bo spotykamy zawsze wraz z tym doświadczeniem, jeżeli można tak to określić, pewnego rodzaju konkretny cel intencjonalny. Na przykład miłość jest słowem. Nie tylko jako oczywiście termin miłość, ale również słowem jest to, w jaki sposób jest ona wyrażana. Miłość to pewnego rodzaju, jak mówi Karol Wojtyła, najbardziej metafizyczny kontekst, ponieważ jest jednocześnie i odpowiedzialnością, i wezwaniem do miłości. Za tę miłość jesteśmy odpowiedzialni, ale również wzywamy do tego, żeby nas kochano. Pragniemy miłości, kiedy tę miłość okazujemy. Dlatego jest to najbardziej niespotykana intencja, z jaką możemy się tutaj pojawić. I to jest według Karola Wojtyły źródło naszej podmiotowości. No i jeżeli możemy tak to określić, to dochodzimy do kolejnego etapu, a mianowicie do wyboru, jakiego musimy dokonać. Wyboru między dobrem a złem. I to wybór, który również wykracza poza to, co możemy wybierać, będąc tu, można powiedzieć, materialnie przywiązanymi do ziemi. Możemy wybrać prawą albo lewą szlankę z materialnego punktu widzenia. Ale w tym metafizycznym dialogu, jaki prowadzimy z innym, kimś innym tak bardzo, że aż daje nam tożsamość, wybieramy również to, co jest dobrem, a co jest złem. Potrafimy dokonać tego wyboru, rozróżniając to ze sobą. Tak naprawdę tutaj pojawia się coś, co nazwałem różnicą aksjologiczną. Bowiem Martin Heidegger, taki słynny filozof niemiecki z XX wieku, mówił kiedyś o różnicy, o charakterze ontologicznym. Różnica polega na tym, że rozróżniamy byt jako taki, czyli jakąś ideę, na przykład ideę książki, to jest byt. Ale bycie, to już bycie konkretnej książki.
ta książka się zmienia z każdą chwilą. Ona się zmienia. Kur na nią osiada, ona pewnie już te kartki żółkną z każdą chwilą. No i to tak naprawdę jest bycie. Bycie, które jest byciem w czasie zawsze. Tak jest też tytuł książki Heideggera Bycie i czas. Z 1927 roku. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tę perspektywę, można było powiedzieć, wyboru intencjonalnego, no to wybieramy między tym dobrem, które jest ideą, i dobrem, które jest tu i teraz. Dlatego to wybór akcjologiczny. Musimy podejmować zawsze w każdym naszym czynie i w każdym naszym słowie wypowiadanym w związku z tym, za które jesteśmy odpowiedzialnymi, wybór między dobrem większym, a jeszcze większym. Tak jest nasze wezwanie. Wezwanie do bycia osobą. A zatem jak opisać w ogóle osobę? Pewnie może to Państwa mordować. Kim jest osoba? I to jest kolejny z moich esejów. Zatytułowałem go Fenomenologia osoby, ponieważ sama fenomenologia to taki kierunek filozofii, który zajmuje się zjawiskami. Ale można by było powiedzieć, że osoba, która jest fenomenem podmiotowości, zjawiskiem podmiotowości, która wyraża się w słowach, będzie kimś znacznie większym niż tylko na przykład chociażby ta perspektywa jawienia się przedmiotów. One są teraz, tylko chwila i znikają. No ale my też się zmieniamy. Zatem jak można mówić o fenomenologii osoby jako takiej? Tym zajmowali się już Karol Wojtyła i jeszcze wcześniej Max Scheler i kilku innych filozofów, ale wpadłem na pewien pomysł za sprawą, mógłbym powiedzieć, mojego nauczyciela filozofii, Jean-Luc Marionne właśnie w Paryżu, kiedy się spotykaliśmy w takich seminariach prywatnych, że tak naprawdę mówienie o perspektywie osoby w kategoriach, które są kategoriami przedmiotów, jest niemożliwe. Kategorie przedmiotów wyraża się w następujący sposób, i to już opracował Kant w XVIII wieku. To ilość, jakość, związek i modalność. Ilość, można powiedzieć, liczymy to w perspektywie no, ilości jako takiej. Może być jedna książka, mogą być dwie, mogą być trzy. Jedna, dwie szklanki. I to jest ilość. Jakość z dobrego szkła, albo z gorszego może być też jakaś szklanka. Związek, no ta szklanka, jedna i druga, stoją na stoliku. A modalność? Taka pękata, to jak Państwo już uważają, jakim ona ma kształt. No i niezbyt wysoka. Zatem to są kategorie, które dotyczą przedmiotu. Ale jak tutaj opisać osobę? Czy w ogóle jest to możliwe? No, jeżeli opiszemy osobę, to opisujemy tylko i wyłącznie ciało, może też sposób zachowania, które wiąże się ściśle z pewnymi anatomicznymi perspektywami. I to wciąż nie będzie osoba. Zatem Jean-Luc Marion zaproponował kiedyś, a to właściwie było na gruncie teologii, jaką opracowywał, zupełnie nowe kategorie. Takie kategorie, które przekraczają przedmiotowość kantowskich kategorii przeze mnie wymienionych. One noszą następującą nazwę. Ikona, idol, cielesność i wydarzenie. I teraz, moi drodzy Państwo, wygląda to w sposób następujący. Wydarzenie to sposób, w jaki my się wydarzamy, wyrażając każdą intencję. Bo tutaj tak naprawdę wydarzeniem jest wszystko to, co czynimy. Osobą nie jesteśmy, osobą się stajemy przez cały czas. Osoba to nie jest pewien przedmiot, tak szlanka. Szlanka raz uczyniona szlanką, będzie nią przez cały czas, dopóki się nie skruszy, nie zbije, nie zostanie wyrzucona. Wtedy stanie się czymś innym. Ale osobą jako taką, mimo że posiadamy ciało, mimo że jesteśmy duszą, cały czas ją stajemy w naszych czynach. Dobrą, niedobrą osobą, to już jest kwestia dyskusyjna.
I to jest właśnie pierwszy z tych aspektów. I tej osoby nie można jako takiej wydarzającej się określić w konkretnych ramach. Marion podaje przykład zupełnie odmienny ode mnie, ponieważ do tego, który ja podaję, ponieważ sugeruje przykład wydarzenia, jakim była bitwa pod Austerlitz. No mówimy o jakimś wydarzeniu jako bitwa pod Austerlitz, ale tego wydarzenia jako takiego nikt nie widział, bo nikt nie widział bitwy pod Austerlitz. Owszem, ci, którzy w niej uczestniczyli, widzieli to, co się dzieje wokół nich. No jakieś zamieszanie, tam ktoś zginął, ktoś jest ranny, coś wybuchło. Owszem, to jest bitwa pod Austerlitz. Ale no widział tylko ten fragment, horyzont, który mógł oglądać. Ale tak oprócz tego, jeżeli ktoś obserwował bitwę pod Austerlitz niejako z perspektywy, no też widział jakieś zamieszanie. Ale istotowo bitwy pod Austerlitz nikt nie widział. No właściwie po co sięgać do tak drastycznego przykładu? Możemy mówić o dzisiejszym spotkaniu. Spotkanie, które tutaj sobie zorganizowaliśmy, no tak naprawdę nazwaliśmy spotkaniem, ale co tu się dzieje? No ja coś mówię, każdy z Państwa siedzi w innym miejscu, spogląda na mnie z zupełnie innej perspektywy, myśli coś innego. No i tak naprawdę spotkania jako takiego nie ma. Są poszczególne wydarzenia, poszczególne, powiedziałbym, relacje interpersonalne. Bo jestem w Państwa świadomości, teraz najprawdopodobniej, jeżeli Państwo nie myślą o czymś innym, no to jestem w Państwa świadomości. Zatem ja do Państwa coś przemawiam, Państwo mnie słuchają. I oprócz tego jeszcze znajdują się w zupełnie innej perspektywie niż sąsiedzi. To jest wydarzenie. No ale druga z tych perspektyw, nazwijmy ją za Marionem cielesnością. No bo każdy z nas ciało posiada. I tutaj dochodzi do takiej sytuacji, w której tak naprawdę ciało, które posiadamy i którym się posługujemy poprzez nasze intencje, bo ja trzymam intencjonalnie ten mikrofon na przykład, to jest dwojakiego rodzaju. Jest cielesność bezpośrednia, na którą wpływam tylko moimi intencjami. Pomyślę, żeby ruszyć ręką? Nie ruszam. Ale to jest cielesność, poprzez którą wyrażam swoje intencje, jako osoba. Już pomijając treść tego, w jaki sposób można powiedzieć się Państwu przedstawiam. Ale jest też cielesność, którą nazwałem niebezpośrednią. Czyli ta cielesność, która służy mi już, ale poprzez używanie tej pierwszej, czyli cielesności bezpośredniej. Na przykład ten mikrofon. Mikrofon jest o tyle niebezpośredni, że on owszem przekazuje mój głos, ale ja go trzymam swoją ręką, również materialną. I na tym polega różnica między cielesnością bezpośrednią i niebezpośrednią. Ale to dopiero dwa aspekty pojawienia się osobowego. Następnie mamy aspekt, który, kontekst, który Marion nazwał idolem. Idol to tak naprawdę pewien taki, jak pisze Marion, w odniesieniu do dzieł sztuki, wizerunek, który przykuwa naszą uwagę. Tak bardzo, że wszystko to, co pozostałe, jest zaciemnione. No to pewnie teraz takim, można powiedzieć, idolem, no jest mój może ogólny wygląd, taki jestem ubrany, jak Państwo się prezentuje w świetle. I to jest ta idolatria mojego jawienia się. I to jest proste właściwie, więcej nie ma co tutaj mówić. Ale podając przykład bardziej taki charakterystyczny ode mnie, to na przykład, kiedy pomyślicie Państwo o jakiejś sławnej osobie, na przykład Chopinie. No pewnie idolatria Chopina to mężczyzna z rozłożonymi włosami, we fraku, siedzący przy fortepianie. To jest idolatria Chopina. I każdy z nas ma taką idolatrię. Każdy z nas jawi się w ten sposób. No i pozostaje ostatni z tych aspektów. Ikona. Bo ikona, według Mariona, to ten sens. I tak jest też z osobą. My jesteśmy tak naprawdę tym wszystkim. Cielesnością, wydarzamy się w jakimś kontekście. Jesteśmy też w jakiś sposób idolatrycznie przedstawieni przez samych siebie.
bo sami na ten idol mamy wpływ jako taki, ale ikona to ten sens podmiotowościowy, jak go nazwałem. I jawimy się właśnie w taki sposób poprzez to, żeby przekazać ten sens. I jeżeli ten sens dostrzegamy, to jest nasza dusza. Może wydawać się to Państwu troszkę abstrakcyjnie, to jednak fenomenologia, która ma taki urok swój specyficzny, że ona jest nieco abstrakcyjna, ale z drugiej strony bardzo poetycka. Można pewne treści na wskroś romantyczne przekazywać w bardzo ścisłej teorii filozoficznej, która wywodzi się z matematyki. No i dochodzimy wreszcie do ostatniego z tych esejów, pytanie najdłuższy, poświęcony został przeze mnie Janowi Pawłowi II, bowiem nosi też tytuł Humanizm personalizmu. Jan Paweł II poprzez całe swoje życie, zarówno jako biskup krakowski, ale też jako już później papież, miał większe możliwości, no i też przede wszystkim jako filozof, zawsze wzywał do szacunku wobec osoby, do szacunku wobec każdego, bo na to zasługuje, niezależnie od rasy, płci czy pochodzenia. A dlaczego taki właśnie tytuł podaje? No tutaj też można było spojrzeć na to, że opisuje te perspektywy, w jaki sposób osoba się jawi. Mniej więcej podobne konteksty, rozwijam je, o których Państwu mówiłem. To kiedyś był osobny esej zresztą, który wyszedł w Lublinie, nakładem wydawnictwa lubelskiego, no i tu postanowiłem go włączyć do tego zbioru. Ale powinienem teraz kilka słów na temat samego tego ostatniego rozdziału. Otóż Jean-Paul Sartre, człowiek, który no, raczej widział świat w takim pesymistycznym kontekście, szczególnie po II wojnie światowej, która może by nie wymiotła wszystkie nadzieje na jakikolwiek zresztą optymizm, rozbiła różowe okulary chyba każdemu, no i pokazała, że człowiek może stać się potworem. To tutaj tak naprawdę Jean-Paul Sartre pisze, że odrzućmy wszystko, odrzućmy religię, odrzućmy porządek państwowy, bądźmy bliżsi anarchii, przestańmy zastanawiać się nad wszystkim i pójdźmy wprost ku takiej absurdalnej nicości, bo tak naprawdę wokół niej się znajdujemy. Stąd też ten aspekt, od którego zacząłem całą moją prezentację, to motto, jakie towarzyszy tej książce. Że jesteśmy sami otoczeni absurdem. Nawet nie ciemnością, nie można powiedzieć nieskończonością, ale absurdem. Nie ma nic. To jest nic, którego nie można pomyśleć, jak mówi Parmenides, bo jak już to pomyślimy, będzie tym czymś, będzie to coś konkretnego. Nic, co jest nie do pomyślenia. I to odczuwał Sartre, ponieważ znajdujemy się w takich okowach samozniewolenia. Jesteśmy tak znudzeni własnym człowieczeństwem, że zaczynamy je niszczyć poprzez zbrodnie Holokaustu, czy na przykład zbrodnie komunistyczne, jakie miały miejsce. W gruncie rzeczy Sartre pisze nawet tak, że w naszej wolności, pozbawionej jakiejkolwiek tutaj granicy, stajemy się niewolnikami. Jesteśmy tak wolni, że aż zniewoleni własną wolnością. A przy tym jesteśmy samotną wyspą i nie mamy co liczyć na to, że ktoś nas odwiedzi. No i właśnie postanowiłem tak w oparciu o to, co niejako pisze Karol Wojtyła, co sugeruje, tak zaproponować taką odpowiedź Sartrowi jeszcze z jego wcześniejszych lat. Później Sartre, co ciekawe, w latach 80. zupełnie zmieni swój punkt widzenia, ale wówczas, kiedy jeszcze napisał swój egzystencjalizm jest humanizmem, był przepełniony mrokiem. No i ja postanowiłem napisać humanizm personalizmu. Właśnie tę nadzieję, jaka tkwi w tym wszystkim, o czym mówiłem przedtem. W tym spotkaniu, w tym poczuciu wartości, własnej godności, godności drugiego człowieka. To powinno nas w jakiś sposób nobilitować do tego,
że to wszystko ma sens, że jesteśmy kimś, a nie czymś, że z tego wszystkiego tak naprawdę chyba jakiś logiczny sens się wywodzi, bo inaczej tego wszystkiego by nie było. Tego, w jakim sensie my się znajdujemy tutaj w świecie, jesteśmy zawsze, żeby ten cel realizować. Jesteśmy dla kogoś. Niezależnie od tego, czy tym kimś jest drugi człowiek, czy jest to ty w postaci tego drugiego człowieka, jak mówi Martin Buber, za którego jesteśmy odpowiedzialnymi, czy jest to wieczne ty, jak mówi też wspomniany przeze mnie autor, a ten wiecznym ty jest zawsze Bóg, który jest zawsze odpowiadając chociażby nam na nasze wątpliwości głosem sumienia. Bo sumienie tak naprawdę, jak twierdził m.in. święty Tomasz, to głos Boży, który podpowiada nam, żebyśmy nie czynili tak albo czynili tak, żebyśmy postępowali właściwie. O tym mówił już jeszcze przed czasami chrześcijaństwa Sokrates. Czyli coś, można powiedzieć, w tym jest. Przecież wszyscy nie mogą się mylić. Ale już tak wspominając to z tej perspektywy, to Karol Wojtyła naprowadza tutaj nas na ten właściwy kontekst porozumienia, porozumienia z każdym. Są takie przeze mnie wymienione tezy, które mogą nobilitować człowieczeństwo i w ogóle pojęcie osoby. Ponieważ samo pojęcie osoby jest, można powiedzieć, ponadprzedmiotowe, jak wspomniałem. Druga z tych tez to ekumenizm, który pozwala nam na porozumienie się z każdym. Trzecia to nieredukowalność osoby. Osoby nie można sprowadzić do niższych aspektów, aniżeli sama osoba, ponieważ tak naprawdę, jeżeli będziemy zastanawiali się nad człowiekiem i jego człowieczeństwem tylko w perspektywie ciała, materii, no to gdzie to człowieczeństwo nam pozostanie? Możemy podzielić ciało nawet na atomy, ale no, tak naprawdę człowieczeństwa nie znajdziemy, bo ono jest ponadprzedmiotowe. Wreszcie czwarta z tez, nasza odpowiedzialność za każdego i za siebie też. I piąta to właśnie etyka, która dotyczy każdego, bez wyjątku. Akurat ten jeden z esejów poświęcony właśnie etyce personalizmu poświęciłem ojcu Tadeuszowi Ślipko, który jako jezuita chyba najwięcej czasu poświęcił właśnie poszanowaniu godności człowieka jako osoby. Przeżył dosyć trudne chwile na Wołyniu, widział tak naprawdę na własne oczy, do czego człowiek jest zdolny, ale wciąż usilnie starał się wskazać na to, że jednak człowieczeństwo jest tą wartością w każdym z nas. Bo człowiek jest dobry, jak mówił Sokrates, bo nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę. I tutaj dochodzimy już do końca, moi drodzy Państwo. Na ten moment dotrafiliśmy, który właściwie jest ostatnią kartą, ale i zarazem dokończeniem niejako tej sentencji, od której zaczęliśmy. Od świadomości, bo świadomość jest świadomością siebie, ale i kogoś innego. Świadomością jednocześnie wartości. Zatem brzmi ta sentencja w sposób następujący. Świadomość odzyskuje odpowiedź w dialogu, wpisana w słowo, wypowiedziane do ty. Wówczas staje się osobą. Ja, która jest miłością. I nie ma granic. Jest tylko miłość do ty. Dziękuję bardzo.